Ojciec był bardzo spokojnego usposobienia. Ojciec był bardzo wyjątkowo spokojnym człowiekiem. Mama tam właściwie wszystkim zarządzała. Ojciec jakoś taki był bardzo małomówny i taki, bym powiedział, bardzo wyciszony, spokojny. W 1945 roku został aresztowany przez NKWD. Ja wtedy miałem 9 lat. Został wywieziony na Syberię. Tam był 11 lat. Jakoś nie mogłem się z tym pogodzić, że nie mam ojca. Wiedziałem, że ten ojciec gdzieś jest w świecie, gdzieś być może, że żyje, a jeżeli nie żyje, no to też powinienem wiedzieć o tym. Cały czas zresztą mamie mówiłem, że mama, jak ja dorosnę, to ja pojadę i ojca przywiozę. W 1956 roku, po ukończeniu szkoły, zdaniu matury, postanowiłem zaryzykować i złożyć papiery o wizę na wyjazd do Związku Radzieckiego. Pojechałem do Poznania, do Urzędu Bezpieczeństwa i to był rok 56, czerwiec. I ja w Urzędzie Bezpieczeństwa powiedziałem, że chciałbym odwiedzić ojca, bo mieszka w Związku Radzieckim. No i to jakoś chwyciło, bo po dwóch tygodniach dostałem wizę. No, z wizy to cieszyłem się ja, a w domu była żałoba, bo mama mówi, że nie dosyć, że mi zabrali męża, to jeszcze stracę syna. Nie zwracałem uwagi na obawy ze strony sióstr i mamy i pojechałem. Z Kalisza do Warszawy. W Warszawie wsiadłem w pociąg, który jechał do Moskwy. W pociągu spotkałem Polaka, który ożenił się z Rosjanką i mieszkał w Moskwie. I jak żeśmy się tam trochę porozmawiali, zaprosił mnie do siebie, że mogę się u niego zatrzymać. On nie wiedział w ogóle mojej historii, ja tylko mówiłem, że jadę do ojca. Z Moskwy pojechałem takim pociągiem Pekin-Moskwa, ale on się zatrzymywał w Kirowie, bo w Kirowie musiałem się przesiąść na linie, co się nazywały linie syberyjskie, taki Dalny Wostok. Tam już jechałem w takich prawie bydlęcych wagonach z Kirowa przez Gorki aż do Murashi. Bo ostatnią wiadomość, list, jaki dostałem od ojca, to właśnie był, pisał, że jest w takiej miejscowości Murashi baza i że tam pracuje i nic poza tym. W tym Murashi, jak zajechałem, no, to była noc. Zapytałem się takiego tam pracownika kolei, spytałem się, gdzie tu jest milicja. No mi pokazał milicja, mówi, jest tam daleko gdzieś tam. No to na tą milicję poszedłem przez tak, bo to była noc, na przełaj. Podwinąłem sobie nogawki w spodniach i tak brnąłem przez te błota i pola. Na tym posterunku przyjął mnie tam taki milicjant. Mówię, że przyjechałem z Polski i chcę jechać do Murashi. Mówi, że chwileczkę poczekał, poszedł po oficera. Przyszedł oficer NKWD-ista, taki starszy. No i pyta się, skąd znowu przyjechałem. Mówię, że z Polski. A w jakiej sprawie? Ja mówię, że w sprawie dyskretnej. Aha, on rozumie. No on mówi, ładnie, pojedziesz, mówi, tam, ale dopiero za 3 miesiące, jak zaczną się mrozy, wtedy będziesz mógł jechać, bo to jest 120 kilometrów. No i zaprowadzili mnie do domu kołchoźnika. Niesamowita ilość ludzi i dzieci, i kobiet, i mężczyzn, wszyscy tam koczowali. Z jednego pomieszczenia trzech
trzech mężczyzn usunęli. Ten oficer powiedział milicjantowi, że ma mnie pilnować, a ja mam tu spać. No położyłem się spać, ale długo nie spałem, bo rano mnie obudził właśnie milicjant i mówi, ty masz szczęście, bo mówi, w tamtą stronę jedzie samochód, od trzech miesięcy tam nikt nie jechał, a teraz jedzie, możesz się zabrać. Kazał konwojentowi wysiąść, przejść na górę, a ja z kierowcą jechałem w szoferce. Wieźli transport wódki w tym kierunku właśnie przez Noszul, ale jeszcze w innym kierunku tam. Kierowca tak w ogóle ze mną nie kontaktował się. Później mi się pytał, czy ty jesteś NKWD-ista też? Ja mówię, że nie. A on mówi, u ciebie jest, mówi, taki płaszcz, mówi, wojskowy. Ja mówię, że to nie jest płaszcz wojskowy, ale mówi, bo to jest płaszcz normalny, w Polsce my chodzimy. Na to zatrzymał samochód, po drodze tam ludzi jeszcze zabierał też i mówi, wszyscy schodźcie. Mówi, to jest nie NKWD-ista, to jest nasz człowiek. I wyciąga wódkę, leje wódkę i częstuje mnie i tych ludzi wszystkich. No i zaczęła się atmosfera taka dość przyjemna, bym powiedział, sympatyczna. On mówi, że on trochę Polskę zna, bo on w czasie wojny był, mówi, w Polsce, nawet w takim mieście, gdzie Polacy się modlą do takiej czarnej Madonny, jak to powiedział. Ja mówię, a on nie znał, mówi, nazwy. Ja mówię, Częstochowa. A on mówi, tak, Częstochowa. Jechałem te 120 kilometrów przez 3 dni i przez 3 noce. Jechaliśmy po takich balach, jak się tajgę karczuje, to się z tych drzew ścina gałęzie i taki trakt się z tego robi i po tym trakcie ten samochód tak jechał. Jak trafił na jakąś dziurę i wpadł, bo któreś drewno było zapadnięte, no to staliśmy. Ja mówię, no i co teraz dalej? A on mówi, ty się nic nie przejmuj, tutaj pójdziemy, tam trochę dalej będzie chata, my tam się prześpimy. No i tak żeśmy szli przez tę tajgę, przez ten trakt taki z Bali i tam jedna kobieta do mnie mówi, ty słuchaj, ty patrz, mówi, tutaj, bo twojego ojca tu gnali, mówi, wszystkich. I mówi, co drugie drzewo, to tutaj trup leżał, mówi. Obudziła się tam cała rodzina. Przywitała nas herbatą z takiego samowaru i naszykowali od razu ziemniaki takie przekładane słoniną. No i tak żeśmy jakoś dotarli do tej bazy tam, do Noszulu, nie do bazy, do Noszulu. No, ja mu podpisałem tą bumagu. No i ja doszedłem do takiego niby poczta, to była taka szopa zbita i tam był jakiś urzędnik pocztowy. Ja mówię, że chciałem się dostać na bazę. A po co ty tam chcesz iść? Ja mówię, bo tam mój ojciec podobno pracuje. A jak się nazywa? No ja mówię, że nazywa się Dacenko. Takiego to on nie zna. A on mówi, a może, mówi, Anton Semenowicz. Pokręcił tam takim telefonem na korbkę i powiedział, że tu ktoś jest, znaczy syn przyjechał do Antona Semenowicza. Ja siedziałem razem z tym urzędnikiem poczty, siedziałem. A on mówi, no widzisz, idzie twój ojciec. A ja pytam go się, który? A ten tam mnie spojrzał i mówi, co ty, ojca nie znasz? Ja mówię, nie znam, bo ja go nie widziałem 11 lat. No ojciec jak mnie zobaczył, to za nie mówił, bo w ogóle też mnie nie poznał prawdopodobnie, bo przecież ja miałem 9 lat, a jak tam przyjechałem, miałem 20. Także przez kilka godzin żeśmy ze sobą nie rozmawiali w ogóle. Ojciec płakał, ja właściwie też nie wiedziałem jak, a później jak ojciec zaczął rozmawiać, to rozmawiał ze mną po rosyjsku. Jak tam przybyłem do tej całej bazy, właściwie przez tydzień czasu to chorowałem.
widzę, że tutaj nic się nie załatwi. Ojciec miał tam parę groszy, bo im już tam płacili trochę na tym i dał mi pieniądze, bo ja nie miałem pieniędzy. Chcę pojechać do Moskwy, bo mówię, może tam załatwię paszport, żebyś mógł wrócić do Polski. Ojciec w to w ogóle nie wierzył. Nikt stąd nie wyjechał, mówi, także nie ma to w ogóle żadnych szans. Ale ja mówię, ale zobaczymy, ja pojadę do Moskwy, może tam się coś załatwi. Ojciec mieszkał w tej Tajdze, no, taka rzeka szła, żeby tam się dostać przez tą rzekę, to trzeba było czółnem przejeżdżać i jakieś tam kilka kilometrów dojść do takiego polowego lotniska, z którego można było lecieć z powrotem właśnie do Kirowa. Ja tym kukurużnikiem leciałem, pierwszy raz w życiu zresztą samolotem leciałem. Kilka godzin nad Tajgą, nic kompletnie nie było widać, tylko Tajga przeorana takimi potokami, rzeczkami. W przedziale takim pyta mi się, to jest, skąd jesteś, z Polski, ty wojenny do mnie, ja mówię, że tak, a jaki u ciebie stopień, bo mówi, masz pagony, a nie ma stopnia, ja mówię, jak wy, mówię, młodszy lejtenant, a on się uśmiechnął, nic nie powiedział, ale ja jego tej stopnia nie poznałem, bo on miał trzy gwiazdki i takie pasmo na pagonach przez środek. On mówi mi, do mnie mówi, nie, ty się nie znasz, mówi, ja jestem pułkownik. Pyta mi się, gdzie ty jedziesz? Ja mówię, że jadę do ambasady polskiej w Moskwie. On mówi, dobrze, to jeżeli chcesz, to ja cię podwiozę, bo mówi, będzie na mnie czekał kierowca. I faktycznie z dworca tam żeśmy wyszli, Wołgą mnie podwiózł pod ambasadę. Pierwsze pytanie, jakie pani tam zadała mi, czy ojciec przyjął obywatelstwo radzieckie. Ja mówię, że nie przyjął. No to jest, mówi, jakaś szansa. Po dwóch dniach dostałem w ambasadzie taki paszport konsularny, ale wizę musi wydać Syktywkar. I podała mi nazwisko, do którego mam się zwrócić, bo tam jest naczelnik, który się tym zajmuje. Ja pamiętam do dzisiaj to nazwisko, to był pułkownik Sukorin. Z Moskwy to pojechałem normalnym samolotem do tego Syktywkaru. Tam zgłosiłem się do tego pułkownika Sukorina faktycznie. No pytał się, a skąd nazwisko znam? Ja mówię, że w Moskwie powiedzieli mi, że mam się zgłosić do pułkownika Sukorina i że pułkownik Sukorin wszystko mi załatwi. No mówi, dobrze, złóż podanie, mówi. Wyjął tam formularz taki, no mówi, pisz. Ja mówię, że ja nie znam dobrze rosyjskiego. Chciałbym, żeby on mi pisał, a on mówi, że on nie może. To mi pisał na kartce, a ja z kartki przepisywałem na ten formularz i taki formularz tego. No on mówi, dobrze, złóż, mówi to i rozpatrzymy. Ja mówię, to ja się zatrzymam tu w hotelu, będę czekał. Miałem ze sobą zdjęcia swoje i ojca, także i były potrzebne te zdjęcia zresztą i w Moskwie, w ambasadzie i tutaj też były potrzebne. No zatrzymałem się w hotelu tam w tym Syktywkarze i po trzech dniach telefon do tego hotelu, żebym przyszedł z powrotem tam do tego pułkownika. No i dostałem wizę. To była wiza wyjazdowa. Udzielona tam w Syktywkarze, w tej Republice Komi, bo to była republika autonomiczna. Oni mieli autonomię i oni musieli wydać taką. I tą wizę wbili mi w ten paszport konsularny, który dostałem w Moskwie. Jak przyjechałem z powrotem już do ojca i mu pokazałem, to ojciec i tak jeszcze nie wierzył, bo mówi, ja nie wiem, czy tu go władze puszczą. Ja mówię, tu już władze nie mają nic do powiedzenia, ty pójdziesz z tą paszportem swoim konsularnym i wizą i możesz wyjechać. No to po tygodniu czasu chyba ojciec zwinął te wszystkie swoje, wsiedliśmy w auto takie, które jechało na Kotlas, to się nazywało, miejscowość, z której miejscowości już jechaliśmy do Moskwy.
No i w Moskwie przesiadliśmy się na pociąg do Warszawy. Oczywiście musieliśmy wysiąść w Białej Podlaskiej. Tam musieliśmy się zgłosić na punkt repatriacyjny. Dostaliśmy tam takie zaświadczenie i chyba nawet jakieś kilka złotych na podróż już do Polski. Pociąg przyjechał, ja wsiadłem, a ojciec pilnował tam swoich bagaży, bo były drzwi pozamykane do wagonów, bo tam celnicy przez granicę widocznie zamykali drzwi i jak w niektórych wagonach były drzwi nieotwarte jeszcze. Ja wsiadłem, a ojciec nie mógł wsiąść. Pociąg ruszył, a ojciec został na peronie. Tu jak żeśmy przyjechali do Kalisza, to mama też przez kilka godzin ładnych się nie odzywali, tylko płacz w domu był na tego. Ojciec już nie opowiadał specjalnie, zresztą raz, że jakoś jeszcze się nie odnalazł zupełnie tak tego, a dwa, że się chyba bał wszystkiego. Oczywiście opowiadali mi ci, co byli na miejscu, że jeżeli jak ich przywieźli tam i otworzyli wagony, to tam w tych wagonach masę trupów było, dlatego że to, mówię, jeżeli byli aresztowani i wywiezieni, to niektórzy nie mieli nawet ciepłych jakichś ubrań. Początkowo gdzieś byli w lagrach, siedzieli koło Workuty. I zanim trafił tutaj do tego Noszulu, karczowali tajgę i w ramach tych robót oni przesuwali się do widnej miejscowości. I mówię, dopiero po śmierci Stalina lagry rozwiązali i ich rozpuścili. To znaczy rozpuścili w sensie takim, że każdy na własną rękę mógł sobie tam organizować swoje życie. W 1956 roku żeśmy wrócili, a ojciec zmarł w 70 chyba czwartym, jeżeli dobrze pamiętam. Także gdzieś około 20 czy 18 lat tutaj jeszcze pożył sobie. Tych swoich wojaży nikomu nie opowiadałem, najbliższa rodzina właściwie tylko wiedziała i nikt poza tym.